Dzień dobry, serdecznie witam. Zbudowałem takie małe laboratorium tutaj. Mamy EcoFlow, magazyn energii, podłączony do mikrofalownika. Tutaj nie mamy w tym momencie fotowoltaiki, bo ona nie jest nam potrzebna. I tutaj mamy informację, co się dzieje w tym momencie. Żadna energia nigdzie nie wychodzi. 20 W bierze to urządzenie w tym momencie, także ten pobór energii jest jaki jest. Mamy inteligentne gniazdko, mamy zasilanie tego urządzenia z prądu 0 W, inteligentne gniazdko podłączone do żarówki i mamy tutaj jakby wyjście energetyczne, nasze domowe, prąd z domu. Pobór 1,5 W. Tak jest system ustawiony, że to inteligentne gniazdko zasilane jest z fotowoltaiki, a jak nie ma fotowoltaiki, to z tego magazynu energii. Sprawdźmy to. Włączyłem je. Zobaczcie, do urządzenia w ogóle nie płynie energia elektryczna. I tutaj mamy taką sytuację. Na razie nic się nie dzieje, nie widzimy żadnej różnicy. No ciekawe. Spore opóźnienie jest. Jest. 62 W, nie wiem, czy dobrze to widzicie. 62 W bierze w tym momencie. Ja przełączę może na lepszy aparat. O, 62 W bierze żarówka z sieci energetycznej. 62 W idą. Co nie jest prawdą, bo 0 W idzie z sieci energetycznej do urządzenia. A tutaj mamy 62 W, które idzie do zasilania. Aha, czyli w tym momencie cała energia do żarówki idzie nam z sieci energetycznej. A powinno nam iść z tego gniazdka. Zmienię ustawienia. Chyba coś jest źle ustawione tutaj. Miałem problem z ustawieniem tutaj tego. Teraz już udało się. Zobaczcie, z magazynu energii płynie 84 W przez to urządzenie. I teraz do gniazdka, do żarówki wpływają 62 W. 3 W jest marnowane, 0 idzie z sieci i sprawdźmy. Z tego urządzenia, tym czarnym kablem, 57,8 W wchodzi tutaj i twierdzę, że przechodzi do tej żarówki. Ja z sieci pobieram 5,4 W. Nie jest to widać idealnie. Te urządzenia pomiarowe też nie są idealne i nie jest idealne to urządzenie. Sprawdźmy. Wyłączę żarówkę i urządzenie powinno przestać. O, widzicie? Przestało wpuszczać do sieci domowej prąd. Mamy 0,0 i tutaj też jest 1,5 W. Jeżeli teraz włączę żarówkę, tu się zaraz pojawi dość duży pobór energii. 50-63 W biorę z gniazdka elektrycznego. Urządzenie nie daje w ogóle jeszcze, ponieważ chwilę się musi przełączyć, to ma pewną bezwładność. Zobaczcie, już się przełączyło. O, już mamy 57 W, które idzie do żarówki. Tak to wygląda, czyli jeżeli mamy to urządzenie, jeżeli zasilane jest fotowoltaiki, to jest oczywiste, wchodzi wszystko z fotowoltaiki i przechodzi nam do tego inteligentnego gniazdka. Jeżeli skończy się fotowoltaika, tak jak dzisiaj jest szaro, ciemno, to magazyn energii oddaje nam tyle energii, ile mu pozwoliliśmy. Cały czas tutaj mamy gniazdka do sprzętu, gdzie chcemy mieć UPS. I ostatni eksperyment, co się stanie? Jak wyłączymy prąd? Proszę, weź Paweł, wyłącz tam gniazdko elektryczne ze ściany. Zobaczcie, za chwilę wyłączymy prąd, czyli przestanie dopływać prąd. O, momentalnie się wyłączyło i jest zero energii w
gniazdkach, czyli urządzenie nie wprowadzi energii do sieci domowej, w której nie ma prądu, czyli nie ma ryzyka, że porazi elektryka pracującego na sieci. Włącz. Zobaczymy, jak szybko się pojawi prąd po włączeniu. Widzicie, od razu włączyło się gniazdko inteligentne. Pojawił się prąd, z tym, że urządzenie jeszcze nie daje w ogóle energii do sieci. Cała energia idzie z tego gniazdka. Czyli pobieramy 100% energii z sieci tutaj. O, zaczęło maleć, czyli już na urządzenie wysyła energię samo z siebie do tego inteligentnego gniazdka, ale nie wysyła jej na 100%, także cały czas troszeczkę energii pobieramy z miasta, żeby nie było, że ciut energii wyjdzie nam, co jest nielegalne. I weź teraz ustawienia tutaj i zwiększ moc do 800 W. Masz to, czekaj, a, dałeś od razu. Zobaczcie, teraz my daliśmy mu większą moc, że wiemy, że w tym momencie pobieramy energię, ale spoza tym inteligentnym gniazdkiem i tyle energii w tym momencie wchodzi tutaj nam do sieci i też tutaj nie ma znaku minus, ale powinien być minus, że ta energia jest wpakowana do sieci naszego mieszkania. Możemy sobie ustawić dowolną ilość energii, ja to zmniejszę już, na przykład 100 W, równo 100 W dajemy do sieci energetycznej. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie te 100 W będzie. Powinno być 100 W plus to gniazdko, które teraz bierze energię. 156 W i tu zobaczcie, jest 92 W na tym urządzeniu, które nie jest dokładnym urządzeniem, przypominam. 165 W, wyłączam żarówkę i powinno nam tylko do 100 W teraz to się zmniejszyć. Działa. I to zostawmy wyłączone na trybie 0 W. I też w tym momencie powinno być 0 W wpychanych do sieci naszej mieszkaniowej. Jest 0. Dobra, myślę, że wszystko, co chcieliście wiedzieć o tym urządzeniu, wiecie. Myślę, że moje testy w tym momencie dobiegły końca. Tutaj jeszcze możemy, co możemy pokazać? Możemy pokazać tryby pracy. Tak to wygląda. Możemy przełączyć się na produkcję energii. Miałem panele, jeden panel 400 W w piku założony na balkonie od strony zachodniej. Tyle energii udało mi się uzyskać z tego panelu, czyli w sumie 6,56 kWh wyprodukował mi przez te kilka dni ten panel na balkonie. Komputer podłączony jest do falownika. Robimy kolejny eksperyment. Magazyn energii w tym momencie oddaje mi energię. A tylko 1 amper idzie. Znowu jest za jasny obraz. 1 amper idzie i w magazynie energii mam jeszcze 176 amperogodzin. 17 razy w ciągu miesiąca był ładowany do pełna. Do usłyszenia.